48 godzin. Tak, wiem. Czekaj, zaraz odzwonię. Tom. Richard! Hej, jesteś w szpitalu, w Madrycie. Słyszysz mnie? W porządku. Nic im nie jest. Przegapiły pociąg. Lena! Przegapiły pociąg. Tom. Jest tutaj. Tato? No tak, tak. Mother, bezzałogowiec w drodze. 5 minut do celu. Miejmy nadzieję, że nie przenieśli zakładników. I że ich nie zabili. Możecie używać broni. Mako 3 i 4 mijają punkt obserwacyjny Alice. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Medal of Honor Warfighter. Wybaczcie, że tym razem tak bez przywitania od razu od pierwszych sekund, ale rozpoczęliśmy ten odcinek od filmu, więc nie chciałem go zagłuszać. Mieliśmy moment, kiedy Preacher leżał w szpitalu. To był ten moment tuż po wybuchu pociągu w aktualnych czasach. No i poznaliśmy też żonę oraz córkę Preachera. I teraz przenieśliśmy się 4 tygodnie wcześniej, a więc jeszcze po tym pościgu, bodajże 4 tygodnie po pościgu, który mieliśmy w poprzednim odcinku. Odezwiemy się po dotarciu na miejsce. No i jesteśmy na nowej misji. Za chwilę się dowiemy, co mamy zrobić. Może przeczytajmy sobie jeszcze. Ślad Pentrytu prowadzi na spustoszone przez powódź Filipiny, gdzie grupa bojowa Mako musi stawić czoła terrorystom, którzy wzięli zakładników. No okej. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, idziemy w ślad za... Mamy towarzystwo. W ślad za Pentrytem. Dobra, tego załatwię też w walce wręcz. Dobra, na początku mnie nie załapało, ale na szczęście się udało. Tam jest kolejny. Tutaj chyba nic nie ma wokoło, co? Raczej nie. Dobra, idziemy go też załatwić. Dobrze by było to załatwić właśnie po cichu. Okej. Ja mam chyba tłumik, co? Tak jest. Wodu, musicie pamiętać, że operacją dowodzi generał Parera. Wodu, potwierdź. Kurwa, mater, wiemy. Manili powtarzał nam to zaledwie 50 razy. To nie problem. Jeszcze nie. Pogadamy jak siatku mamy kolanę. Dwóch, może więcej. Okej. Za mną. A więc musimy się podczołgać, żeby się nie pokazać tym w środku. Lubię strasznie takie skradankowe misje w tego typu produkcjach. Okej, Mother się ładnie nim zajął. I oczywiście gram jako Preacher, tak jak mówiłem, jest to 4 tygodnie przed tą sekwencją w czasach teraźniejszych. Dobra, mogę go teraz zdjąć. Ładnie. Idziemy więc dalej. Całe szczęście, że mam tłumik, to można właśnie to rozwiązać po cichu. Dobra, biegniemy. Zdejmij go. Jest kolejny. Mother, zbliżamy się do Betty. Bezzałogowiec widzi w waszym sektorze wielu uzbrojonych ludzi. Żyjemy tu. Zrób mi przysługę i nie zaczynaj od razu rozpierduchy. To ja? Odezwę się, jak dotrzemy do Betty. Myślę, żadnych wpadek. Zdejmujemy gości i naprzód. Dobra, zaczekajmy chwilkę. Mother nam dał znak, żebyśmy właśnie poczekali. Ale chyba jest czysto, więc możemy chyba iść dalej, co? O kurde, tu jest dwóch. Dobra, to czekamy. Mother zapewne zaraz ruszy.
chociaż nie jestem kurczę pewien. Dobra, oni przejdą chyba dalej i wtedy dopiero wyruszymy. Tak jak mówiono, nie może być żadnych wpadek, nie możemy się pokazać. Znaczy, jeśli się pewnie pokażemy, to misja będzie kontynuowana, ale na pewno będzie to trwało dłużej. No dobra, Mother, chyba... No kurde, oni jednak tutaj są ciągle. Trzeba ich będzie załatwić, co? Tak mi się wydaje. Może uda się jakoś dwóch naraz, kurde. Dobra. Nic się udało. Kolejna na godzinie drugiej. Okej. Okay. Tu jest jakiś cel, ale dobra. Tego załatwimy razem. Na twój znak. No dobra, czyli ja muszę pierwszy wystrzelić, co? To strzelam. Ach, kurczę. No i co, mieliśmy go razem załatwić. Dobra, ale nie poszło najgorzej na szczęście. Obyło się bez głośnych dźwięków. Ruszamy więc dalej. Strasznie klimatyczna lokacja tak na marginesie. Bardzo ładnie się to prezentuje. No i dobra, chyba wchodzimy przez te drzwi. Dobra. A więc forsujemy je. No i z tego, co mi pisaliście i z tego, co się dowiedziałem, to żeby odblokować kolejny typ sforsowania, to muszę po prostu w trakcie tej sekwencji zasadzić 4 headshoty. Może być dość ciężko, ale nie jest to nie do wykonania. Więc spróbujemy. Okej, jazda. Jeden headshot. Drugi. A gdzie są kolejni? Tu jest jeszcze jeden. Jeszcze czwarty, tylko że... A, tu jest. Dobra, ładnie. Nie zatrzymuj się. Okej, a więc... Mother, zakłócamy ich. Od tej chwili możecie strzelać do woli. Co wiesz, mów. Na budynkach wokół waszej pozycji widzę paru żołnierzy wroga. W środku może być ich więcej. Dzięki. Odezwiemy się, jak oczyścimy teren. Przyjąłem. Jesteśmy 2 kilometry od Kapitolu. Jak widzieliście, na górze miałem taki komunikat, że odblokowałem Tomahawka. To właśnie oznacza, że poprawnie wykonałem sekwencję. I tutaj walnąłem 4 headshoty. Dzięki temu następnym razem mogę sobie odblokować drzwi przy pomocy Tomahawka. Dobra, tamtego trzeba załatwić. Teraz już możemy to załatwiać głośno. Snajperzy! O kurde. Rysia, czekaj! Nie wychylaj się! Okay. Tu Mother! Masz wsparcie z powietrza? Nie, ptaszki właśnie tankują. Minimum 20 minut. Co z artylerią? To chyba da się załatwić. Rysia, weź laser i oznacz tamten budynek. Okej, laser był pod 7. Domyślam się, że chodzi o ten budynek. A nie, tam jest, okej. Dobra, oznaczymy cel. Okej, będą mieli zajebistą niespodziankę. Jest, artyleria się zajmie. 2, 1. Pięknie. No właśnie, chciałem to właśnie powiedzieć. Już raczej się skradać tutaj nie będziemy. Przeciwnicy wiedzą, że jesteśmy tutaj, więc zapewne zaraz na nas wyskoczą. Będziemy mieli problem. A, no właśnie. Dobra. Teraz czas na więcej akcji w takim razie. Okej. Na razie poszło całkiem w porządku. Cieszę się, że się udało załatwić tę sekcję skradankową po cichu. Zawsze jest fajne, klimatyczne. Kolej rzucił granat, ale poleciał gdzieś z tyłu. Dobra, kolejny headshot. Przeładowuję. No i dobra, lecimy dalej w takim razie. Może poczekamy... O kurde. 20 metrów. Gdzie on jest niby? Trochę za bardzo do przodu chyba poszedłem, co? Gdzieś tam, kurczę. Aha, to jest jego luneta, dobra. Ej, koleś mnie oślepia. Trochę jak w Battlefieldzie. Dobra. No i co, Mother się cały czas nie porusza do przodu. W takim razie ja trochę pójdę na zwiat. Chodź tu. Aha, jeszcze kolejny, dobra. Ajajaj, naprawdę momentami słabo widać cokolwiek, mnie tak oślepiają. Nie mam żadnych wow, granat. Nie mam żadnych przyrządków celowniczych, więc nie mogę jakoś bardzo przybliżać widoku. Wow. Kurde, kolej z shotgunem. Dobra. Okej, kolejny też załatwiony. Dobra, zajmiemy się nimi. Tam jest. I to nawet dwóch. Teraz biegnie w tamtą stronę.
Okej, trafiony. Dwóch na dziesiątej. Jest kolejny. Dobra. Kurde, skubaniec się ciągle przemieszcza. Idzie tędy, więc zaraz go załatwię. Wow, wow, wow. Chciał nas zaskoczyć, co? Ale my się nie damy tak łatwo. Dobra. Ej, 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 tu już przyszli kolejni. Jednego mniej. Czysto. Witcher, naprzód, do głównego wejścia. No dobra, więc musimy się dostać do hotelu Izabela, no i zobaczymy, czy są ci zakładnicy. Staramy się ich uratować. I być może... trochę obeschniemy. Są kolejne drzwi. Być może dowiemy się czegoś więcej na temat Pentrytu. No i właśnie, teraz mam odblokowane otwarcie, sforsowanie drzwi Tomahawkiem, więc wam to zaprezentuję. I teraz znowu muszę 4 headshoty zrobić, żeby odblokować łom. To więc postaram się to zrobić, chociaż nie wiem, czy się uda. Okej. Dobra, wchodzimy. I jazda. Wow, ciężko by będzie jednak, bo tutaj koleś się położył jeden. Dobra, jest jeszcze chyba jeden, co? A nie, dobra. Zabiłem wszystkich, tylko że tylko 3 headshoty. Tamten, co się położył... Naprosił, że inaczej to wyglądało, co? Tamtego, co się położył, trzeba było od razu załatwić strzałem w głowę. To był dosłownie ułamek sekundy. Tamtą uliczkę. No dobra, to idziemy, co? Ostrożnie, Preacher. Pełno to kryjówek dla wojowników ASG. No dobrze, będziemy ostrożni w takim razie. To nie koniec. Okej, widzę, że Mother preferuje bardziej otwarte podejście. No, wychyl się tylko. Okej, załatwiony. Wow, granat. Dobra. I wybuchnie i możemy ruszać dalej. Co my tutaj mamy? Wow, są kolejni. Okej, załatwiony. Tutaj idą kolejni. Ajajaj. Oj, niedobrze, niedobrze. Chyba go nie załatwiłem. Właśnie. Dobra. Kolejni, kolejni. Gdzie są kolejni? Tam jest jeden chyba. Ach, nie mogę go trafić, kurczę. Dobra, trafiony. Przydałoby się lepsza luneta momentami. Ale nie narzekajmy. Nie jest też najgorzej. Wow, wow, wow. Trochę za bardzo poszedłem do przodu. Ach, niedobrze, niedobrze. Mi się energia zregeneruje. O nie, tylko nie RPG. Kurde, jeszcze granat. Niedobrze, niedobrze. Tu jest ich sporo, kurczę. Dwóch wyszło. Dobra, widzę kolesia z wyrzutnią. Trzeba go załatwić od razu. Się tylko pojawi. Dobra, załatwiony. Nie będzie już nas nękać tymi rakietami. Dobra, tutaj kolejny. I jeszcze tu jest jeden. Gdzie on się schował? Kurde, ajajajajaj. Niedobrze, niedobrze. Chyba za bardzo do przodu wyszedłem. Po raz kolejny zresztą. Lepiej tak nie szarżować i wyeliminować po kolei. Ich wyeliminować po kolei stopniowo. Ale dobra, wszyscy wyeliminowani, więc możemy ruszać naprzód. Teraz tędy najwyraźniej przejdziemy. Mother tu nam otwiera drzwi. Wow. Ajajaj, co tu się dzieje? Wow. To jedyna droga. No dobra. Wójt Mother. Jesteśmy w mieście. Zmierzamy do punktu obserwacyjnego. Wasz status? Musieliśmy trochę przystopować. Na zewnętrznej rubieży dużo patroli. Zachowajcie czujność. O, i rzeczywiście dużo patroli. Trzeba będzie uważać. Kurde, blokujesz mi przejście. Odsuń się. Dobra. Trzeba będzie ich wyeliminować. Aj, kurde, odsuń się. Dobrze, że nie mogę zabić chyba swojego kompana. Chyba, że naprawdę dużo bym w niego wpakował nabojów. Kontakt, dziesiąta! A, rzeczywiście, tu idą, kurde. Jeszcze jeden tam gdzieś był. Muszę się rozejrzeć. Aj, i granat. Dobra, też wyeliminowany. No i co, ruszamy dalej chyba. Między budynkami! Ej, całkiem sporo tutaj tych wrogów, jak widzicie. Ale to akurat... Wow, wow, wow. Okej, trochę za późno mi powiedziałeś. No i biegniemy. Musimy uważać na tamtego kolesia z tym działkiem. Dobra, najpierw tych załatwimy. Ajajaj. Niedobrze, powinienem się schować w innym miejscu. Tutaj na przykład.
Dobra. Tutaj będzie trochę bezpieczniej. Mam nadzieję przynajmniej. No i dobra, teraz tych załatwimy. I będziemy ruszać za chwilę dalej. Przebiegnijmy tędy. Tu jest jeden jeszcze przeciwnik. No, gińże wreszcie. Jeszcze rzucił mi granat, skubaniec. Ajajaj. Dobra, ten też wyeliminowany. Gdzie jest ten z działkiem? Tu jest jeden. Znaczy, on nie jest z działkiem, tylko z LKM-em. To jest taki lekki karabin maszynowy, który może nam sporo napsuć krwi. Ale na szczęście się udało. Okej. Okay. Ajajaj, akurat przeładowałem, kiedy on mnie zaatakował. Dobra. Strzał z biodra też się czasem przydaje. Nie trzeba momentami przycelować, jeśli jesteśmy blisko wroga. Okej, okay, już mi rzucił granat, skubaniec. Dobra, odsunęliśmy się, no i lecimy dalej. Uważaj, Bridger. O kurde, jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Island Market, co najwyraźniej było napisane. Dobra, co my tutaj mamy w takim razie? Oj, niedobrze, kolejni przeciwnicy. Wow. Dobra. Jeszcze ktoś chętny? Dobra. Posuwamy się powoli do przodu, eliminując kolejnych wrogów. Dobrze. Jezu, ale po bojowisko. No, dokładnie. Jak po bombie, a nie po huraganie. Dokładnie to samo miałem na myśli. Wow, kolejny miał ślepia, kurczę, skubaniec. Ach, jest tu ich sporo, jak widzicie. Trzeba się trochę schować, przeładować broń. I dopiero będziemy strzelać. Dobra, tam jest jeden, widziałem. Okej, okay, załatwiony. Tutaj kolejny. Też niech się wychyli. Wow. Kurczę, wszyscy mnie oślepiają. Jakoś musimy sobie z tym radzić, niestety. Dobra, jeszcze ktoś? Tutaj jest, dobra. Wow, i to więcej niż jeden. O kurde. Już się chowam. Trzeba poczekać na regenerację energii. Na normalnym poziomie trudności nie jest zbyt trudno. Wprawdzie w pierwszym odcinku raz zginąłem, ale to bardziej przez moją głupotę niż z jakiegoś tam konkretnego błędu. Najbardziej niebezpieczne są te granaty, nie wolno być w ich pobliżu. No, żeby tak zginąć z serii karabinu, to raczej jest o to ciężko. Wow, wow, wow. Zresztą jesteśmy do tego przyzwyczajeni w strzelaninach tego typu, że... O kurde, niedobrze. To właśnie chyba zginę, co? A może nie? Chciałem powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w takich strzelaninach raczej poziom trudności jest dość niski. Nawet na tych najwyższych poziomach trudności. Ale ja... O kurde. Tam jest, dobra. Rzeczywiście. To nie jeden. Ach. Dobra, przesuńmy się w takim razie jednak do przodu i dopiero wtedy ich zaatakujemy może. Co ciekawe, mam teraz nieskończoną liczbę amunicji do tej broni. Pierwszy raz coś takiego się zdarza. Gdzie blisko? Kurde, a rzeczywiście. Ajajaj, jeszcze z shotgunem. Dobra. O kurde, kurde, niedobrze, niedobrze. Muszę więcej używać wychyleń, tylko że trochę niefortunnie to jest ustawione w klawiszologii u mnie, że muszę alta przytrzymać, żeby się wychylać. Dobra, chociaż w sumie na normalnym poziomie trudności nie jest to aż takie konieczne. Możemy sporo oberwać na swoją klatę, a i tak nam się wiele nie stanie złego. Dobra, teraz spadnie przez szybę. Okej. Okay. Ach, kurde, kolejni strzelają. Tu jest skubaniec. Dobra, też na górze widziałem kolesia. Może rzućmy granat, co? Dawno... Wow. Co się stało, kurde? Mój granat już był niepotrzebny zupełnie. Jeszcze tam jest jeden, też by wypadało rzucić. Ach, nie wiem, czy ja rzuciłem ten granat, czy nie. O kurde, kolejny granat. Wow, wow, wow. Cofamy się, cofamy. Dobra, może ich trochę z daleka wyeliminujemy, będzie bezpieczniej. RPG! Na górze! Kurczę, gdzie RPG? Tam jest chyba. Trzeba uważać, trzeba go zaraz wyeliminować, jak tylko wyskoczy. O właśnie, to on.
Dobra, chyba załatwiłem go, więc mamy spokój przez jakiś czas. I biegniemy dalej w takim razie. W porównaniu do poprzednich to jest to najdłuższa misja jak na razie. Wow, kolejny, kurde. Standard tego typu strzelaninach, że mamy oddział, powiedzmy, dwóch komandosów, a przeciwko nam jest cała armia przeciwników. Powinniśmy być do tego przyzwyczajeni. Wow! Okej. Kolejnie idą. Kurde, jeszcze nie trafiłem żadnego. Oberwał czy nie oberwał? Już tam nie wiem. Wychylmy się. Dobra, załatwiony. Ajajaj. Przejdziemy przez budynek, już niedaleko. Okej, a więc teren oczyszczony. I możemy wchodzić do środka, więc znowu sforsujemy drzwi. Po raz kolejny postaram się o 4 headshoty, chociaż zobaczymy, czy się uda. Aha, nawet nie muszę headshotów z rzędu sadzić. Wystarczy, że po prostu teraz jeden headshot i mi się odblokuje łom od razu. No dobra. Ale powiem szczerze, że ten Tomahawk, to otwarcie nie jest zbyt takie efektowne, jakbym oczekiwał. Wolę jednak kopnięcie drzwiami, no ale jeszcze raz tak otworzymy drzwi. No i dobra. Wow! Dobra, przyznam, że tego nie spodziewałem się. Powitalny oberwał, wiedzą o nas. Brak informacji na temat zakładników, sami sprawdzicie kapitol. Przyjąłem. Strząsnęliśmy właśnie ze 30 bojowników ASG, są wyszkoleni i znają teren, więc... Mamy uważać, jasne. Jakieś wieści od Valery? Według miejscowych monitoruje łączność, ale sam do akcji się nie pali. Czyli nie będzie przeszkadzać. Zobaczymy. Wygląda na to, że zamierza dowodzić za biurka. Przyjąłem, Wudu. Odezwę się, jak dotrzemy do Betty. Okej, okay, a więc mały komitet powitalny otrzymaliśmy. Tego się nie spodziewałem, że zostanie to wysadzone w taki sposób. Dobra, poruszamy się ostrożnie wraz z naszym kompanem, ale tutaj nikogo nie ma z tego, co widzę. Będziemy musieli sforsować kolejne drzwi. Więc powtarzamy raz jeszcze operację. A nie, teraz normalnie wchodzimy. Dobra robota, jesteśmy. Rozłóżmy się pod tym napisem. Oho, czyżby była kolejna sekwencja snajpera? Chyba tak. Przyjdzie nam teraz ostrzelać przeciwników pewnie z dystansu. Mamy, widzimy miejsce, gdzie zebrali zakładników. Pierwsze piętro, południowa strona kapitolu. Przyjąłem, Wudu. Jak to wygląda? Kilku zakładników. Kobiety i mężczyźni. Mężczyzn, uzbrojonych strażników. Zaraz. Kto to taki? Niezbyt dobrze go widzę. O cholera, Kalifa. Lodu! What the fuck, pokażę mu! Generale Valera! Zlokalizowaliśmy cel o dużym znaczeniu. To Marwan al-Khalifa. Mamy na pozycji naszego człowieka. Wycofajcie się. Generale, nasi ludzie mają cel na linii strzału. Mogą go wyeliminować. Wycofajcie się, Mader! Tygrys 12! Jest ktoś jeszcze! Sheikh! Alhamdulillah! قد آن الأوان جاءت لحظتنا قولي أي دي لحظة تلك؟ سبب وجودنا جميعا هنا لنضرب الصقر الأمامي أحمق أنت سبب وجودي هنا أنت وعزك سبب قدومي إلى هذه المنطقة الندمة من العالم يا شيخ لقد رتبنا كل شيء لقد احتجزنا راهن عيدا Zabił zakładnika? Nie, zabił jednego z nich. Co to za gość? Jakiś pojebaniec. Generale, nie możemy zidentyfikować... Wycofajcie się, Mader. Tygrys 12. Widzisz cel? Weluj. Kurwa, zmienił pozycję. Mader czerwony. Szukam linii strzału. Enta, to stąd. Pilnuj kalify. Czekaj na sygnał. Ja jestem ustąka, Netyn. Czerwone. وانا هم przemieszczamy się na pozycję. Generale, musimy zidentyfikować się. Kalifa dostał. Nie, to nie byłem ja. Tygrys 12, otworzył ogień. Tygrys 12, cel wyeliminowany? Nie wiem. Wudu, jak sytuacja? Nie widać ani zakładników, ani celu.
Richard, wchodzimy. Wudu, przygotuj łodzie. Będzie potrzebna ewakuacja. Bomby w pociągach. Bazilan. Istnieje związek. Pentryt. On tam był. Kto? Kalifa. Widziałem, jak zrobił z siebie męczennika. Razem z nim zginęło 35 osób. Na innych stacjach też były zamachy. W eterze tłok jak nigdy. I tak nie wrócę. Nic z tego. Wśród zabitych była 12 dzieci. Wiemy już, kim był ten gość w Bazilan. To Saad al-Din. Ibrahim al-Najdi. Będzie tylko gorzej. Tom? Wszystko dobrze? Tak, w porządku. Co będzie gorzej? To nas nie dotyczy. Nie możesz tego ciągnąć. Cokolwiek się dzieje, wpływa na ciebie, na nas. Musisz mi zaufać. Choć trochę. Dobrze, więc dalszą część tej misji rozwiążemy już w kolejnym odcinku. Jak widzieliście, mieliśmy sporo filmików. W tej misji tutaj te 4 tygodnie temu sporo było komplikacji. Pojawił się ten mężczyzna, którego zobaczyliśmy później w czasach teraźniejszych, to znaczy którego Preacher zobaczył w tym pociągu i który właśnie postawił się w roli męczennika i wysadził cały pociąg. Jak słyszeliście, zginęło dużo ludzi, w tym aż 12 dzieci. A więc naprawdę ciężka sprawa. I tutaj kumple z oddziału namawiają najwyraźniej Preachera do powrócenia znowu do oddziału, dlatego że Preacher najwyraźniej odszedł właśnie z oddziału targany chęcią powrócenia do swojej rodziny. No ale zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Jak widzicie, jest sporo nawiązań właśnie do czasów teraźniejszych i do przeszłości. Teraz znowu przenieśliśmy się do tej przeszłości te 4 tygodnie temu, a więc zobaczymy w kolejnych odcinkach, jak to się dalej rozwiąże. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, a także jakiegoś komentarza. Tymczasem do usłyszenia z tym razem. Cześć!